Środowa debata nad raportem o stanie miasta za 2023 rok w merytorycznej części została na chwilę zdominowana przez kwestię rosnącego zadłużenia miasta. Ten wątek jako pierwszy spośród radnych poruszył Jacek Juszkiewicz. Wyszliśmy w nową kadencję, są plany inwestycyjne, chociażby mamy w tle konsultacje dotyczące mediateki. No i teraz kwestia, czy podejmowanie kolejnych drogich inwestycji, pomimo oczywiście dofinansowania źródeł zewnętrznych, nie spowoduje przez kolejną kadencję poważnego wzrostu zadłużenia, a co za tym idzie pewnego sparaliżowania możliwości inwestycyjnych miasta w przyszłości. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli wstępne kalkulacje zakładają, że projekt, który miasto chce podejmować, wynosi tyle i tyle, z reguły nigdy to się nie sprawdziło. Zawsze te koszty realne inwestycji, koszty robocizny, materiałowe bardzo przekraczają te pierwotne założenia, no i miasto musi wtedy wchodzić w nowe zadłużenie, żeby zbilansować koszt takiej inwestycji, poza oczywiście tymi dotacjami zewnętrznymi. Wiemy o tym dokładnie, bo każda kolejna jakaś inwestycja, zawsze jest nawet informacja prasowa, medialna, że no niestety wstępne już nawet oferty przekraczają o ileś tam milionów pierwotne założenia. I tak to jest. Oczywiście dochodzi wtedy do tego obsługa tego zadłużenia, koszt obsługi wzrasta. No i oczywiście nowe obiekty generują też koszty związane z utrzymaniem, koszty operacyjne, koszty oczywiście zatrudnienia. No jest to może pozytywne, że znajdą się nowe miejsca pracy, ale są to inwestycje, które nie generują przychodów, więc wiadomo, że to będzie też pewnym obciążeniem finansowym związanym z tymi kosztami operacyjnymi, kosztami osobowymi, pracowniczymi i tak dalej. Jesteśmy w takiej sytuacji, że budujemy, a te wcześniejsze obiekty, które zostały zrealizowane czy w bliższej, czy dalszej przyszłości, często wymagają niestety, ale głębokich tutaj prac remontowych. I okazuje się, że na przykład nie mamy w budżecie środków na przeprowadzenie remontów. Czyli z jednej strony jest ten progres w zakresie inwestycyjnym, budownictwa, a z drugiej strony okazuje się, że tak naprawdę w tym budżecie nie mamy pieniędzy, aby utrzymać w należytym stanie technicznym tego, co już mamy. I tu dokładnym, doskonałym przykładem jest chociażby biblioteka publiczna, gdzie oczywiście to w tym obszarze się poruszamy, biblioteka publiczna imienia Marii Konopnickiej, i okazuje się, że przez ostatnie lata przeprowadzono tam szereg prac remontowych, które nie przyniosły żadnego efektu, tak jak woda z dachu się lała, tak nadal się leje. Panie bibliotekarki przedstawiają dramatyczne zdjęcia, komunikaty, że zbiory są zagrożone. Na tych zdjęciach widać, jak pracownicy podstawiają wiadra, aby łapać tą wodę cieknącą z dachu. Budynek jest zagrzybiony, no ale pytanie, gdzie jest nadzór techniczny, gdzie jest nadzór taki bieżący, nadzór, który przede wszystkim, jeżeli remont jest przeprowadzony, to przy odbiorze należy sprawdzić, stwierdzić, wykonać należyte prace, czy on został dobrze, ten remont, przeprowadzony. Bo jeżeli ta więźba dachowa i dach był remontowany, a dalej nic się tam właściwie nie zmieniło, to samo dotyczy budynku chociażby tak zwanej ambasady na Noniewicza, gdzie też były poprawki po remontach właśnie dachu. No to kwestia, czy niefrasobliwie miasto, czyli osoby zarządzające, osoby, które mają wpływ na poszczególne obszary działania tego miasta, czy tak naprawdę nie ma tu pewnej niefrasobliwości, czyli braku poszanowania wydatkowanych funduszy na przeprowadzone remonty. Jeżeli dzisiaj mówimy o budowie tego nowego obiektu, no to należy zastanowić się, czy to, tak jak wspomniałem, nie zablokuje inwestycji na kolejne lata. Pojawiają się takie głosy mieszkańców, niekoniecznie związanych z naszym może ugrupowaniem, ale mieszkańców, gdzie toczy się od dłuższego czasu pewna debata,
że jeżeli za 5 lat kończy się możliwość, przynajmniej wobec dzisiejszego stanu prawnego, dalszego jakby sprawowania władzy prezydenckiej w tym mieście przez pana prezydenta, czy nie warto byłoby spróbować miasto oddłużyć przynajmniej do takiego stanu, aby następca no, miał jakieś bardziej wolne te moce inwestycyjne na przyszłość, gdyż może polityka miasta w przyszłości pójdzie zupełnie w innym kierunku, może będą inne pomysły, będzie inna rada. Do zadłużania miasta i potrzeb inwestycyjnych odniósł się również radny Izbicki. Ja dziś sprawdziłem raport z 2010, akurat żeby przygotować się do tej debaty do 2023. Zadłużenie wynosiło 106 milionów złotych, teraz mamy 266 milionów złotych. Wzrost ponad 160 milionów. Kto odpowiada? No, zarządca miasta, czyli pan prezydent. Pan Kamil twierdzi, że PiS. No, ja panu przypomnę, że na przykład właśnie ten PiS wiele środków naprawdę przeznaczył na rozwój takich gmin jak Suwałki, ale też mniejszych, z programu inwestycji strategicznych. I tutaj pan Filip wspominał, że Suwałki się rozwinęły przez ostatnie lata i to właśnie dzięki właśnie takim programom jak Program Inwestycji Strategicznych, który tutaj pana partia, którą tutaj ta serduszko, tak, właśnie zlikwidowała ten program, więc teraz te pomniejsze gminy naprawdę będą miały problem, bo wystarczy się przejechać po województwie podlaskim i zobaczyć, jak wiele miejsc się odmieniło dzięki temu programowi. Na temat kredytów obciążających miejski budżet wypowiadało się podczas środowej debaty kilka osób. Część z nich wskazała, że do każdej inwestycji w mieście, w tym również tych realizowanych z programu inwestycji strategicznych, potrzeba było wkładu własnego. A ten zazwyczaj pochodził właśnie z kredytów, którego bez akceptacji rady prezydent zaciągnąć nie może. Po raz pierwszy w roli radnego wystąpił w debacie radny Filip Oloszewski, który po wystąpieniu jedynego uczestniczącego w debacie mieszkańca Suwałk stwierdził. Raport o stanie miasta. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za ten obszerny dokument i za tę dyskusję, bo ona jest naprawdę niezwykle ważna i zobaczyć miasto w statystykach, miasto w liczbach, to jest naprawdę niesamowicie interesująca sprawa. I oczywiście bardzo ciężko było przebrnąć przez ten dokument osobie, która nie dysponuje nie wiadomo jaką też ilością czasu. Ja też domyślam się, że dlatego niestety jest taka mała reprezentacja tej strony mieszkańców dzisiaj. Pojawił się jeden mieszkaniec, wcale nie tak anonimowy, bo prominentny działacz partii niegdyś rządzącej, dziś największej partii opozycyjnej, kandydat w wyborach do sejmiku. Bliżej przedstawiony przez Olszewskiego mieszkaniec poddał surowej krytyce politykę miasta i prezydenta. Sięgając do danych archiwalnych, zarzucił włodarzowi Suwałk między innymi ignorowanie wyników konsultacji społecznych, wskazując 7 takich przykładów z okresu minionych 12 lat. Zarzucił nieracjonalne wydatki na promocję miasta, ale też zrecenzował ostatnią kampanię wyborczą prezydenta Renkiewicza. Mieszkańcy dzisiaj są rzeczywiście mocno dotknięci podwyżkami chociażby prądu od lipca, a również opłatami za wodę i za ścieki i są tym zbulwersowani, a pan prezydent tego nie zapowiadał w kampanii wyborczej i nie ma tego w pana programie. A to jest ta najważniejsza informacja i wielu mieszkańców mówi po prostu, że oszukał pan wyborców w związku z tym, że jest ta 5-letnia kadencja i ona się zaczyna. Odpowiadający mieszkańcowi radny Olszewski nie ograniczył się w swym wystąpieniu wyłącznie do riposty. Ja mam taki mały apel do, pozwolę powiedzieć po imieniu, do ciebie Piotrze, bo jesteśmy rówieśnikami. Także Piotrze, przy takich dyskusjach ciekawą perspektywą ze strony mieszkańca będzie przyjście tutaj z propozycją, przyjście tutaj z konkretnym rozwiązaniem jakiegoś problemu, bo padły gorzkie słowa pod adresem pana prezydenta, pod adresem całej administracji. I jasne, Suwałki to nie kraina mlekiem i miodem płynąca i każdy sobie z tego sprawę zdaje, tutaj nawiązując też do poprzedniej sesji i do słów twojego kolegi partyjnego. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że w ostatnim czasie, przez ostatnie lata występowałem jako mieszkaniec naszego miasta trochę na pół etatu, ponieważ byłem studentem i dojeżdżałem, wracałem i można mówić bardzo wiele i ja mogę również powiedzieć o tym, nie jestem z ugrupowania pana prezydenta, w wielu miejscach na pewno na mnie po drodze, ale jedno powiem na pewno. Suwałki przez ostatnie lata rozwinęły się naprawdę nie do poznania, bo nawet wracając tutaj
co kilka miesięcy na tydzień, dwa, trzy, wracało się zawsze i widziało się nową inwestycję i widziało się nowe podejmowane inicjatywy. Więc jasne, do zrobienia jest naprawdę bardzo dużo, co pokazuje także ten raport. Ja sobie pozwolę powiedzieć z perspektywy młodego człowieka, który tak naprawdę rozpoczyna tą ścieżkę życia dorosłego, w kontekście największego problemu, który czeka, który stoi przed Suwałkami, no i nie tylko, bo wszystkimi ośrodkami miejskimi, które są do Suwałk podobne, mają podobną specyfikę, podobną wielkość, czyli problemie demograficznym. I pozwolę sobie powiedzieć i wskazać na to, co dla tych ludzi młodych i co z mojej perspektywy w kwestii rozwoju demograficznego i w kwestii zachęcenia młodych ludzi do powrotu tutaj jest najważniejsze. Najważniejsze są mieszkania. W Polsce, w przeciwieństwie do kultury zachodniej, przyzwyczajenie jest do posiadania mieszkania własnościowego. Raczej dążymy do tego, żeby to mieszkanie kupić, aniżeli wynajmować. I tutaj apel do pana prezydenta. No, ja z ogromnym zainteresowaniem obserwowałem program ugrupowania prezydenckiego i słyszałem o sprzedaży działek. No, marzenie ściętej głowy. Ja w wieku 23 lat tylko mogę pomarzyć o takich środkach finansowych, żeby móc sobie wybudować dom od zera. Mogę pomarzyć o tym, żeby bank udzielił mi preferencyjnego kredytu na mieszkanie, które liczy sobie 30 metrów kwadratowych, a co dopiero o budowie domu od zera. Więc może najpierw można byłoby zacząć myśleć o mniejszym M dla młodych ludzi, którzy wracają po studiach, a później oczywiście stopniowo umożliwiać im budowanie domów na wielkich działkach. Dobrej jakości edukacja, drodzy Państwo. W Suwałkach mamy szkoły, które w rankingach ogólnopolskich, w rankingach perspektywy naprawdę osiągają wysokie miejsca, ale jako absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego jednej z bardziej renomowanych szkół w Suwałkach, na studia jechałem z ogromną pewnością siebie. Mówiłem, skończyłem niezłą szkołę, całkiem nieźle zdałem maturę. Jakież moje zdziwienie było, gdy moi rówieśnicy odzywali się do mnie w 5 różnych językach. Okazuje się, że ucząc się wcześniej w Warszawie mieli kontakt z szerokim środowiskiem akademickim, uczęszczali na wykłady do światowej klasy profesorów, doktorów, wykładowców, do których ja tutaj w Suwałkach niestety nie miałem dostępu. I tutaj może jest mój apel, może trzeba byłoby jakieś narzędzie opracować we współpracy z Radą do tego, żebyśmy mogli pomagać tym szkołom w rozwoju, bo to tyczy się nie tylko tej współpracy ze środowiskiem akademickim, ale także tyczy się to kwestii wyjazdów, kwestii korzystania z programów unijnych, takich jak chociażby Erasmus, czego w mojej szkole, w pierwszym ogólniaku, no nie mieliśmy takiej możliwości. Znaczy, ta możliwość oczywiście była, ale nie było wsparcia. Teraz jest, ja wiem, że to się rozwija, natomiast tu przyznam się szczerze, bez bicia, że nie sprawdziłem statystyki, jak jest w kwestii tych wyjazdów i jak dużo młodzieży ma rzeczywistą szansę, bo ja doskonale też rozumiem, że Unia Europejska w dużej mierze polega na biurokracji i ta bariera tego silnego zinstytucjonalizowania może być ogromną przeszkodą dla szkół w skorzystaniu z takich programów, jakim jest Erasmus, a to jest niewątpliwie naprawdę duży walor edukacyjny. To jest starcie się z różnymi kulturami, przed którymi tak niestety niektórzy straszą, ale świat na tym polega i liczy sobie wiele kultur i powinniśmy naszą młodzież na te kultury jak najbardziej otwierać. Wysokiej jakości komunikacja miejska. To też jest istotne, bo młodzież, która wyjeżdża do większych miast, ma tam do czynienia z rozwiniętym transportem miejskim, korzysta z tego transportu, wraca do Suwałk i ma zaoferowane 3 czy 4 autobusy różnych linii, które jeżdżą dokładnie tą samą trasą. A od poniedziałku do piątku w godzinach przed 8, jeżeli dojeżdża się na przystanki, które już są w okolicach ulic Kowalskiego, Reja, no to wejście do takiego autobusu graniczy z cudem, albo no jeździ się przynajmniej z twarzą na szybie. Radny wskazał również na inne aspekty codziennego życia w Suwałkach. Na przestrzeni ostatnich lat w tych wydarzeniach kulturalnych obserwowaliśmy, że
one nie są dostosowane do mojej grupy wiekowej i generalnie fajnie jest pójść i posłuchać sobie muzyki lat młodości moich rodziców, ale fajnie też jest posłuchać muzyki moich lat młodości i cieszę się, że suwalczanki i suwalczanie mieli ostatnio taką możliwość i oby tak dalej, bo nie zgodzę się tutaj, że Suwałki muszą pokutować za to, że są mniejszym miastem, bo nas nie stać na wysoką kulturę, bo to nie jest prawda. Nas jest na to stać, tylko trzeba to zrobić w dobry i przemyślany sposób i przede wszystkim konsultując to z tą stroną społeczną, w tym wypadku z młodzieżą, bo chyba nie chcemy, żeby młodzież w Suwałkach piła po krzakach piwo. Na sam koniec nawiążę do bardzo mądrych słów przewodniczącego Gorlo, który powiedział o wiedzy. No właśnie, my musimy wychodzić naprzeciw mieszkańcom i my musimy wsłuchiwać się w ich głosy, bo to oni mają to know-how i to oni wiedzą, co tak naprawdę chcieliby w tym swoim domu, w swojej lokalnej ojczyźnie, jakimi są Suwałki, naprawić i usprawnić, bo możemy rozmawiać o budowie mediateki, możemy rozmawiać o wielomilionowych inwestycjach, tylko po co te inwestycje realizować, jeżeli kiedyś nie będzie tych inwestycji realizować, dla kogo? Zaogniającą się polemikę skwitował jeden z najbardziej doświadczonych suwalskich samorządowców, Zbigniew Demezer. Sprowokowaliście panowie, nie chcieliśmy tutaj polityki, absolutnie. Ale chcecie politykę? Mówiliście o tym, nie ma żadnego problemu. Ale to tylko dlatego, żeście dotknęli tego wątku. Jeżeli zadajecie pytanie, czy chcemy iść z trendem uśmiechniętej Polski, to ja jako osoba niepolityczna powiem tak, jeśli mam wybór trendu uśmiechniętej Polski, a trend autokracji i centralizacji, to ja wybiorę uśmiechniętą Polskę. Z przykrością panom to powiem. A dlaczego wybiorę? Dlatego, że najczęściej mówię, trochę pocytuję. Okopres, 25 sierpnia 2024 roku. Artykuł do przeczytania dla państwa, ja tylko niektóre tezy przeczytam. Bilans destrukcji. Ile samo zostało jeszcze w samorządach? My tu o tym, szanowni państwo, dzisiaj mówimy. Suwałki to nie jest wyspa, to nie jest coś, co funkcjonuje absolutnie bez niczego. My jesteśmy olbrzymim elementem naszego kraju. Jeśli ktoś rozmontował finanse publiczne przez ostatnie kilka lat, a dzisiaj radni z tego ugrupowania mówią, że no jest cacy, jest pięknie. Kamil próbował o tym powiedzieć. Ja dokładnie państwu zacytuję raport OKO.press. Profesor Maria Lackowska, doktor Radomir Matczak, profesor Paweł Sieniewicz, doktor Katarzyna Wojnek, profesor Dawid. Nie będę już po kolei wszystkich mówił. Zna pan ich wszystkich. Świetnie. Przepraszam bardzo, duża odwaga wśród kolegów. Po pierwsze, kultura wypowiedzi. Ja panu nie przeszkadzałem ani razu. Proponuję nauczyć się tego. Jest na to czas. To po drugie. Po pierwsze, pan jako młody człowiek mówi, kto jest autorytetem, kto nie. Życzę powodzenia. Ale to jest pana rzecz. Przepraszam, idę dalej. Cytaty. PiS wzmocnił Polskę lokalną zgodnie z paternalistyczną wizją, zgodnie z którą władza centralna ze swej natury zna się na wzmacnianiu lepiej niż władza lokalna. Indeks samorządności, do którego państwa zachęcam, proszę przeczytać. Indeks samorządności był robiony w 2014 roku. Można było zdobyć maksymalnie 100 punktów. Standaryzacja była w wielu obszarach funkcjonowania samorządu. Indeks samorządności w Polsce wynosił 73,58. Nie było źle. Teraz został ponownie zbadany indeks samorządności. 47,79. Proszę państwa, coś strasznego. Samorządność poszła absolutnie w dół. Obrazuje to proces typowej centralizacji kraju. Jeśli samorządy tracą na znaczeniu i stają się bardziej zależne od władzy centralnej, my możemy w wyborach mieć wybór. Możemy wybierać władzę, ale mieszkańcy mówią, co to daje, jeśli my wybierzemy władzę lokalną, jeśli one i tak w 100% czy w 90% zależne są od tego, ile środków dostaną. Łączna wielkość środków pozostających do dyspozycji samorządów w ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, uwaga, zmniejszyła się w gminach o 7,5%, w miastach na prawach powiatu, czyli mówię o Suwałkach, o 7%. Toż, proszę państwa, samorządność? Ja mówię o ostatnim roku, ja mówię o cyfrach, ja mówię o danych, ja mówię o gospodarce budżetem naszego miasta.
jak można z mniejszej liczby środków zrobić większe inwestycje czy większe zadania, bo Państwo tak o tym mówicie. Dramatycznie spadła zdolność kredytowa samorządów. Mówię o całym kraju. Największym programem wsparcia, dziękuję koledze radnemu Izbickiemu za sprowokowanie mnie do tej wypowiedzi, największym programem wsparcia inwestycji samorządowym był całkowicie uznaniowy, łamiący zasady przejrzystości, pomocniczości władzy wobec władz lokalnych i zasadę partnerstwa. Program, o którym Pan mówił. Kryteria merytoryczne naboru stały się bardzo ogólne. Tożsamość członków, dokładnie 5 komisji, wiecie Państwo, że była utajniona? Zupełnie nie rozumiem. Bardzo szanuję przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość Jacka, ale pewnie Jacek mi to wyjaśni. W pewnym momencie powiedział, że samorząd ma generować przychody. Dalibóg, nie rozumiem tej tezy. Samorząd ma generować przychody? Proszę Państwa, samorząd to jest rola usługowa. Tylko i wyłącznie. Jeżeli my będziemy generowali przychody, jeżeli nasze myślenie pójdzie w kierunku, ileż to spółki zarobią, to zaraz Państwo będziecie tu publicznie krytykowali to, co przed chwilą padło. Ja przed chwilą specjalnie przeszedłem do kolegi prezesa PEWiKu i zadałem pytanie, jak tutaj z tej mównicy prezentowane są dane dotyczące podwyżki za wodę i za ścieki. No proszę Państwa, no absolutna tendencyjność. Czy ktoś powiedział, że to są dane o tej dużej podwyżce rok do roku? Nie, nikt nie powiedział. Ale powiedział, że to jest podwyżka. Nie mówiąc o tym, że od 2021 roku spółka powołana przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli spółka Wody Polskie, blokowała we wszystkich samorządach podwyżki wody i ścieki. W związku z tym skumulowana podwyżka po wielu latach wynosi 30%. Gdyby ona rok do roku była, to by było 5%, 7%, ewentualnie procent składany. I to by było do udźwignięcia. Państwo mówicie o samorządności, dlatego cytowałem, jaka to jest samorządność. To jest próba centralnego zarządzania państwem. I my jako samorządowcy naprawdę mamy problem w tym momencie, co zrobić z tak centralnie zarządzanym państwem. Było jednak w tej debacie nie tylko o różnicach politycznych. Nad diagnozą problemu demograficznego pochylił się radny Bogdan Bezdziecki. Zabrakło jednej rzeczy, która jest w mojej ocenie najistotniejsza dla młodych ludzi, żeby tutaj pozostawali i chcieli wracać i tutaj się osiedlać. Nie wiem, czy pan radny o tym po prostu zapomniał, czy z jakiego powodu to pominął, ale bo przynajmniej ja tego nie usłyszałem. Jeśli to było, to proszę mnie poprawić. Dobra praca, panie radny. Dobra praca. Przyzwoicie płatna i to jest główny czynnik, który determinuje młodych ludzi do tego, czy oni tu pozostaną, czy oni tu zechcą wracać, czy nie. No i oczywiście mieszkania, tutaj zgoda, pełna. Cała reszta to są kwestie wtórne, dodatki, wie pan, no, ładna zieleń pewnie, tam muzyka taka czy siaka, no to też jakąś tam rolę gra, ale naprawdę drugorzędną. Przede wszystkim dobrze płatna praca i dostępna praca. Z tym niestety w naszym mieście nie jest najlepiej, o tym doskonale wiemy i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało poprawiać, bo sytuacja na rynku pracy, no niestety nam się chyba tak z tych różnych, nawet z tego raportu wynika, że coś się tam niepokojącego dzieje na tym rynku pracy, bo nam stopa bezrobocia wzrasta, tak? Bo my pomimo spadku mieszkańców w wieku produkcyjnym i coś niepokojącego jest. Kolejny czynnik, który też będzie wpływał i na rozwój naszego miasta przede wszystkim, to czy my możemy skutecznie przeciwdziałać właśnie tym negatywnym skutkom, przede wszystkim demograficznym. W mojej ocenie, szczerze mówiąc, my powinniśmy podejmować ku temu działania, żeby to w jakiś sposób ograniczać, ale ja ośmielę się postawić śmiałą tezę, tak jak to już zrobił raz pan prezydent w swojej wypowiedzi, że nie jesteśmy w stanie skutecznie przeciwdziałać negatywnym czynnikom demograficznym i tym skutkom. No to wynika z szeregu różnych rzeczy, które są również niezależne od samorządu, kulturowych, to już jest bardziej dla socjologów temat, ale niestety to się będzie pogłębiać. Wartą przemyślenia propozycję wysunął kolejny z radnych biorących udział w debacie. Zacytuję kolegę radnego z Koalicji Obywatelskiej,
jego zdanie, które przed chwilą wygłosił, Suwałki nie są miastem mlekiem i miodem płynącym. I teraz, jak to wygląda w szczegółach? To znaczy, raport przedstawia nam rzeczywiście, jak pan prezydent mówił, nie ma tutaj pewnych jakby określonych warunków, które by Rada postawiła raportowi. Ale raport przede wszystkim przedstawia wskaźniki. A teraz, czy nie warto byłoby się pokusić o taki wskaźnik, jak na przykład satysfakcja mieszkańców z poszczególnych elementów funkcjonowania miasta? Jaka jest na przykład satysfakcja mieszkańców z funkcjonowania miejskiej komunikacji? My mówimy, że 2,5 miliona przewieźliśmy. Ale ja często, jak spotykam się z ludźmi, zresztą zapewne nie tylko ja, to słyszę, że ta linia nie powinna tu jechać, a w tej to jest trudno dojechać, a ze szpitala tam i tak dalej. Czy nie warto by podjąć takich badań i spytać mieszkańców, na ile są zadowoleni z funkcjonowania miejskiej komunikacji, na ile są zadowoleni z usług ZBM-u, na ile są zadowoleni z usług pozostałych miejskich spółek, na ile są zadowoleni z tego, jak funkcjonuje Suwalska Oświata. Czy to spełnia ich aspiracje, czy to spełnia ich marzenia, czy to spełnia ich, czy to daje im poczucie satysfakcji z tego, jak funkcjonuje miasto. I tutaj w wielu tych działach moglibyśmy postawić poważne wątpliwości. Czy funkcjonowanie miasta, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły poszczególnych rozwiązań. Ale spojrzeć na to właśnie z tej perspektywy. Do jakości raportu, a właściwie do jego zawartości, odniósł się również radny Korneluk. Czym jest raport stanie miasta? Raport stanie miasta to jest stan miasta na koniec 2023 roku w pigułce. Ale szanowni państwo, ta pigułka jest zbyt duża i dla wielu z nas nie do przełknięcia. Blisko 200-stronicowy dokument, który z roku na rok się rozrasta. Pan prezydent nawet dzisiaj w swojej wypowiedzi powiedział, że dokument powinien być odchudzony. Mam nadzieję, że ta deklaracja stanie się faktem, bo z roku na rok też pan mówi, że dokument powinien być odchudzony, a z roku na rok tych stron no niestety nam w tym dokumencie przybywa. Brak ciekawej formy, interesującego przekazu powoduje, że mieszkańcy naszego miasta nawet nie zapoznają się z tym dokumentem i nie są zainteresowani przeglądaniem tego dokumentu. Zaprezentowanie tego dokumentu w ciekawej formie, o co wnioskujemy ja i moi koledzy z klubu Wspólne Suwałki, myślę, że jest kwestią bardzo, bardzo istotną. I szanowni państwo, drodzy redaktorzy, gdybyście przeprowadzili sondę uliczną, ewentualnie badania ankietowe i zapytali mieszkańców naszego miasta na ulicach Suwałk, czy wiedzą, że w ogóle taki dokument istnieje, albo czy zapoznali się z takim dokumentem, to podejrzewam, że odsetek odpowiedzi na tak byłby bardzo, bardzo niski. Dlatego też, panie prezydencie, bym prosił, żeby były przeprowadzone działania promocyjne, akcje informacyjne, że w ogóle taki dokument istnieje i że mieszkańcy mogą się z tym dokumentem zapoznać. I kolejna kwestia dość istotna, też prosiliśmy o to w poprzedniej kadencji, aby ten dokument był w bardziej czytelnej formie przekazany naszym mieszkańcom, w bardziej intuicyjnej formie. Ja wiem, że nowa strona internetowa naszego miasta nie powstała, wielokrotnie pan o tym mówił, ale bym prosił po raz kolejny, żeby ten dokument przekazać mieszkańcom w takiej formie zjadliwej, znośnej i żeby ta pigułka, o której na początku w swojej wypowiedzi mówiłem, była do przełknięcia. Debata nad raportem, choć pełna emocji, nazbyt często od tegoż raportu jednak odbiegała. Mało który z występujących odnosił się do rzetelnej analizy merytorycznych danych zawartych w sążnistym dokumencie. Na właściwy tor próbowała przekierować debatę radna Ruszewska, apelując: ja przypomnę, że jesteśmy w temacie o stanie miasta Suwałki za rok 2023. Niedawno były wybory samorządowe, 6 kwietnia. Myślę, że mieszkańcy wtedy docenili działania pana prezydenta. Co prawda, panie prezydencie, zawsze może być lepiej, bo druga tura była przed nami. A jednak pan prezydent wygrał te wybory. Tu myślę, że też nie tylko za przeszły rok, ale i te dłuższe działania zostały wówczas ocenione. Jesteśmy w nowym składzie, nowa rada. Ja podchodzę tak, nowa jakość. I można zawsze narzekać, szukać problemów. Coś nie pasuje, coś się nie podoba, ale też można spojrzeć z drugiej strony. Nie gadać, ale działać.
nie kłócić się ze sobą, ale współpracować. Ja wierzę w to, że ta kadencja taka będzie, że będziemy pracowali ponad podziałami, bo po to tu jesteśmy, proszę Państwa. Niestety jej apel wygłoszony w trakcie debaty pozostał niemal bez echa. Debata w efekcie okazała się w olbrzymiej części zwykłym politycznym spektaklem.